Witam. Dziś oczywiście kolejna relacja. Będzie to już chyba druga relacja. Zobaczcie, co się dzieje ogólnie. Tutaj, co się ogólnie dzieje. Tu mamy oczywiście różę, która oczywiście puszcza. Zobaczcie, jak to ładnie puszcza róża. Jest w butelce, jest w folii i mamy na zewnątrz piasek. Piasek oczywiście jest chyba mokry. Ale się nie mylę. Tak, jest mokry, to nie trzeba go podlewać i tak dalej. Wszystko ładnie rośnie, elegancko jest obcięte. W ogóle puszcza, ładnie puszcza, bo to jak widzimy mamy też czubek. Nie wiem, czy tak do końca to tak widać, drodzy Państwo, ale o, zobaczcie, tutaj z tej strony czubek widzicie? Tu z tej strony czubek i tu mamy czubek. Także ładnie rośnie róża, ukorzeniła się chyba. Ale co mnie jeszcze zdziwiło, zobaczcie tutaj co mam. Tu mam oczywiście odnóżkę mandarynki, taką gałązkę i zobaczcie, że puszcza w piasku. Dałem też oczywiście ukorzeniacz do piaska, tak zwaną aspirynę. Końcówkę oczywiście aspirynę zrobiłem, tam namoczyłem i wsadziłem do tej aspiryny. Namoczyłem i posmarowałem. I wtedy razem z tą gałązką, z tą aspiryną to praktycznie wsadziłem do pojemnika. Właśnie do tej butelki gałązkę i zobaczcie, że puszcza. Patrzcie, jak to ładnie puszcza. Nie mogę niestety tego przybliżyć, bo tu jest oczywiście butelka, ale jak widzimy, widać puszcza listki elegancko. Nie wiedziałem, że to mi się uda w butelce, ale myślałem o tym, że piasek może zdziałać cuda i tak dalej, ale no widzimy. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o relacje. Tak to mniej więcej się prezentuje. Dobra, kończę. No i oczywiście zapraszam do kolejnych oczywiście materiałów ogrodniczych. Na razie i do miłego. Tutaj taki nam mówię akcent. Zakończymy. Na razie.